momencie tym zawodnikiem jest Mateusz Kostrzewski, co zresztą widać po jego energetycznych wejściach. Uważam, że był to bardzo wyrównany sezon. Myślę, że każda drużyna może być z siebie zadowolona, bo naprawdę widzieliśmy przypadki, że drużyna z końca tabeli wygrywała z drużyną z początku tabeli, więc na pewno te mecze nie były tak proste dla drużyn z różnymi miejscami. Na pewno to było dobre dla kibiców, bo na pewno ta oglądalność też rosła z meczu na mecz. I myślę, że jeżeli ktoś przed sezonem by powiedział, że taka będzie wyrównana liga i tak się ustawią play-offy, to na pewno nikt by w to nie uwierzył. Mateusz otrzymuje statuetkę i nagrodę fundowaną przez grupę Energa. No i jeszcze takie pytanie dosyć istotne, bo z tego co wiem, ja nie za bardzo widzę, bo jak widać, mało widać ze sceny, ale to jest w ogóle dziwne uczucie, tak? Już zapomniałem, jak to jest stać obok wysokich koszykarzy. Wśród naszych gości jest trener reprezentacji Mike Taylor. Masz zamiar podejść, pogadać o swojej pozycji w kadrze narodowej? Na pewno staniemy o siebie i będziemy rozmawiać, co dalej, jak mam się rozwijać i jak mam trenować, żeby stawać się coraz lepszym. To będzie taka rozmowa w cztery oczy, czy raczej taka poważna, czy na bardziej towarzyskim gruncie? Myślę, że poważna. Poważna. Panie trenerze, proszę się bać. Wielkie brawa! Byłem w szoku, że w ogóle taka jest nominacja, że jestem takim zawodnikiem. Na pewno jest to wyróżnienie bardzo duże. Staram się zawsze dawać dużo energii kolegom z drużyny, czy nawet sobie. Na pewno to pomaga mi i drużynie, jeżeli mają w drużynie takiego zawodnika, który cały czas jest pobudzony, energetyczny, chce biegać, chce skakać, więc na pewno jest to, uważam, dla drużyny skarb.